Teraz poczekam, aż wszyscy się tutaj ten, żeby pokazać mniej więcej, jak to będzie wyglądało. I tutaj no, nie ma nic chyba trudnego, nie? Poza faktycznie zrobieniem kółka wokół tego, nie wiem co to jest, piedestału czy posągu, to poza tym nie jest to chyba zbyt trudne, żeby tutaj machnąć. Tutaj ładnie sobie jedziemy na zakręcie. Im większy kąt, tym lepiej. No i tutaj teraz trzeba jakoś tak zrobić, żeby... I tak, machamy kółko. No i spieprzyłem. I tutaj trzeba polecieć driftem dookoła tego. Dodatkowe utrudnienie i dodatkowo punktowane utrudnienie to będzie oczywiście ruch uliczny. Robimy jedno dodatkowe kółko. Jedno dodatkowe kółko i wracamy na start tutaj, nie? Myślę, że to jest lepsza opcja. Czy modyfikujemy? Myślę, że to jest najlepsza opcja. O i tutaj sobie driftem ostatni zakręt. Czyli tak naprawdę mamy 4 drifty do zrobienia. No niestety mamy tu ruch uliczny, nie da się go wyłączyć dla naszej sesji, bo to jest taka sesja, wiecie, globalna, nie? I klasycznie ustawiajcie się już tam w ko... Zresztą, najpierw to wy sobie pojeździcie, ja sobie też pojeżdżę. Testowo, treningowo, nie? No bo wiadomo, że od razu to nie będzie jakoś tam super szło. Więc treningowo sobie po prostu... No, tutaj ten transfer jest ciężki, o fuck. Jest naprawdę ciężko, ja nie wiem jak tu wejść. Ja nie wiem jak tu wejść, żeby było tak płynnie. Ciekawe kto to zrobi płynnie. Ja się tu popatrzę jak ludzie robią. 12 graczy. Więcej się nie zmieści na sesji. W sensie na sesji będzie więcej, ale nie będziemy siebie widzieć, nie? Maksymalnie można widzieć 12 osób naraz. No, trzeba na to uważać. Ale jak ktoś ominie ładnie bota, będzie to dodatkowo punktowane. Ej, patrzcie, Mazda bierze udział w drifcie. What? Spadaj stąd. O właśnie, tak należy z nimi postępować. Dobra, no i ta BMW-ka. I tu mamy coś interesującego. To wygląda na Alfa Romeo. Bardzo ciekawa sprawa. Jest też z bodykitem E36 BMW. I jest też to jest E39? Ta tutaj? Dobrze myślę? BMW, Jaguar, BMW M6, Superka, Mustang, jaki porysowany. Silvia S13. Bardzo ładna. Strasznie lubię ten model do driftu. Driftowy Mustang. No i RX7. Dobra, Marcel, możesz już chyba startować. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Poszedł. Ładnie, 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 ładnie. Uuu, jak czysto. Bardzo ładnie. Ten zakręt nie jest trudny, ale jak ktoś go zrobi tak na czyściocha, to jest super. I mamy utrudnienie, są boty. Dawaj, dawaj, Marcel. A i wyleciał trochę. Próbuj, próbuj. Jeszcze nie kończ, jeszcze nie kończ. Jedno kółko na rondzie. Dobrze. Dobrze. O, i to już mu ładnie poszło. Ładnie, ładnie, ładnie. Jedzie dalej. Spoko, tam było trochę utrudnienie, więc... Będzie dodatkowa punktacja. Rozbił się, co prawda, ale poradził sobie i się nie poddał. I tutaj wszedł. No ja myślę, że tak 8 na 10. Co o tym myślicie? Marcel naprawdę bardzo ładnie tutaj poleciał swoją Mazdą RX7. Jaka obniżona, nie? Zajebiście te furki wyglądają. Dobra, Marcel, no 8, wy też tutaj piszcie na czacie, jakie są wasze oceny. Moim zdaniem tak 8 na 10. Dobra, czas na Mustanga, startuj ziomek kiedy chcesz, mamy tutaj do czynienia teraz z Dark Warrior. Mustang, typowo pod drift, zaraz po tym zlocie też sobie zrobię którąś z tych furek pod drift, zobaczę jak mi pójdzie nią. One są bardzo takie gwałtowne, raptowne.
9 na 10, bo się tak podobało, tak? Aha, spoko. Okej. Dwa samochody tak stoją, nic się z nimi nie stanie. Dawaj Dark. Ładnie. To naprawdę jest dosyć trudno zrobić tutaj, dodatkowo zaczął padać deszcz. To jest dodatkowe utrudnienie. Jak chcesz, jeszcze jedno kółko, proszę bardzo. Poszedł. I... Okej. No tutaj myślę, że z czystym sumieniem... Z czystym sumieniem mogę dać tak 6 na 10. Co wy o tym myślicie? Samochód wydaje mi się nie być dostosowany do driftu. Mimo, że to jest wersja typowo driftowa. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ładne naklejki w sumie. 7 na 10 piszecie. 5. Adrian pisze 5, Konrad pisze 7, Dorian pisze 5, Jakub 6,5. No to w sumie moja ocena jest 6,5 i chyba git, nie? Dobra, kogo mamy teraz? Sylwia S13 GT Broke. Nie wiem, czy dobrze czytam. Sylwia S13 z Red Bullem z boku i z tyłu Shell. Let's go. Poszedł. Teraz jest trochę bardziej ślisko. Okej, okay, całkiem spoko. Jopier, jaki korek. Jaki korek się tu zrobił, boy. Dawaj, dobrze ci poszło. Była wymijka. Patrz. Patrz go. Ej! To było kozackie, człowieku. I tutaj ładnie w zakręt. Ej, dla mnie dycha, ale zrobił. Tam naprawdę między tymi botami jest ultra trudno, nie? O, ten to zrobił, rozbił się tam troszeczkę, wiadomo, tak? Ale kurde, naprawdę jest bardzo trudno się tak zmieścić. Ładnie, tam potem drugie okrążenie na tym. Na rondzie zrobił tak, że wyminął tą BM-kę. Tego suwa takiego. Naprawdę, kozacko. Ktoś tu... 10, 7,5, 10. Wszyscy podyszce dają. Jakub 10, Filip 7,5, Mateusz 10, Miłosz 10. Nieźle. Dobra. Mi się naprawdę podobało, spoko opcja. Domgen teraz ma tutaj... nie wiem, czy to jest RTR wersja tego Mustanga, czy jaka. W każdym razie Mustang, kolejny. Bardzo fajne felgi ma w sumie. Z takim czerwonym elementem, żeby było widać, kiedy ręczny zaciąga, nie? Czekaj, czy to nie jest... Co to jest za Mustang? To nie jest ten RTR czasem? Patrz, że ja go nie kojarzę. Znaczy, ciężko go teraz rozpoznać, jak on jest taki, wiesz, porysowany. Chyba, że to takie malowanie. Nie no, to chyba nie jest takie malowanie. Dobra, możesz startować. Domgen, możesz startować. Powinienem jakoś zatrąbić, czy? To jest RTR 8.8, tak? Dobra, startuję. Proszę bardzo. Bardzo mały kąt tutaj. Dawaj. Dobrze wszedł. O, jakby tutaj... Jakby wcześniej dodał gazu, to by było. Bardzo ładnie wszedł w to rondo. Ale później coś nie pykło, nie? Dawaj, ziomek. No jak dla mnie takie 6 na 10. Co o tym myślicie? Siema Jarosław. 6 na 10 tym Mustangiem. 7 na 10 Konrad.
6,5 na 10. No tutaj nie było takiej precyzji. Ale podobało mi się wejście w rondo na przykład. Każdy z was coś tam ciekawego pokazuje. 6,5, 6. Damian mówi, że 6 na 10. O, ja sobie mogę wygodnie usiąść. Dobra. Co my tutaj dalej mamy? Nie wiem, co to jest. To jest jakiś składak. Przód od Sylwii S15. Tył od Sylwii... Nie wiem jaki. Spróbuję sobie zrobić jakiegoś tego driftowoza. I to jest... Czerw. Czerw, tak się nazywa. Okej, dobra. Można startować. Ten RTL jest do wygrania w tych wiosennych wyzwaniach. Ja podejrzewam, że nawet go mam, wiesz? Tylko wy sobie czasami takie tuningi robicie, że dajecie jakieś tam różne malowania i tego typu rzeczy, nie? Więc ciężko rozpoznać. Dobra. Czerw ruszył. Uwaga. Ładnie, 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 ładnie. Musiał ominąć ruch uliczny. Zaczął mu padać deszcz, więc jest bardziej ślisko. Okej, dawaj, 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 dawaj. Te samochody chyba stąd nie znikną, nie? Dobra, jeszcze raz. No ciężko się tu zmieścić, bo to są milimetry, zobaczcie, tutaj ledwo mu się długość auta mieści. Dawaj, 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 ziomek. Ostatni zakręt. Okej, okay. Wypadł. Okej, okay, całkiem. Dużo zamieszania było tutaj w tym drifcie, nie? Co o tym myślicie? 6 na 10? Ja nie wiem co powiedzieć. Osiem na 10, Marcel. Jakub 6. Piotr 5 na 10. Adrian 4,5. Mateusz 7. Nie no, 7 to zdecydowanie za dużo. Moim zdaniem piątka? Nie no, piątka może nie. Tam faktycznie ten pierwszy zakręt ładnie wszedł. Ale tak 5,5, coś takiego. 6,5 na 10. Dorian 7. No coś koło tego. Mi ciężko ocenić. A na luceklife.pl Olek mówi mocne 6 na 10. Raku mówi 6,5 na 10. Okej. Okay. Mamy Suprę. Mamy Ozara. Elitarny wojownik Ozar. Praktycznie na każdym streamie był, jak graliśmy w Fordze. Zobaczymy, jak Ozar zrobi tutaj robotę. Albo nie zrobi. Różnie to może być. Masz, jak to się mówi, zielone światło. Możesz ruszać, Ozar. Droga wolna, pokaż co potrafisz Suprą. W sumie zobaczcie jak mało Supr teraz jest, nie? Jak robiliśmy pierwszy zlot, odkąd wyszły Supry, to każdy wziął Suprę, nie? Wszędzie były Supry. A teraz każdy ma inną już furę. Tylko jedna Superka jest. Dobra, bardzo ładnie. Bardzo ładnie pierwszy zakręt. Uwaga, uwaga, tu jest ten najważniejszy moment. Patrz, 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 patrz. Patrz jak to robi. Zobacz, zobacz, zobacz. Jeszcze jedno. Pięknie. Pięknie, pięknie. O, ale ładnie, kurde. I tak długo jeszcze, nie? Zobaczcie, jaki długi ślizg. Nie, no kolejna dycha, człowieku. Fura tutaj nie ma jakoś tak znaczenia, ale lubię Suprę też z wyglądu. Znudziła mi się trochę, bo dużo jest tych samochodów w social media, nie? Ale tak, nie no, dycha, kurde. Nawet nie piszcie tuż 9 na 10. Dycha jak nic. Bardzo ładnie. 11 na 10. 10 na 10. 10 na 10. Czyściutko, 10. I choinka zapakowana. Tak. 12 na 10, no tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra.
Ozar jak zwykle pokazał klasę. Teraz czas na... Uła, co to za nick? Girl... Co to za nick? Ziomek. Dobra, po prostu niebieskie BMW, ok? Niebieskie BMW, masz zielone światło, możesz ruszać. Zobaczcie, jakie felgi ma. Poszedł. O, patrz. Mocno blokuje koła, nie? Uwaga. Trochę tu wypadł. Ale dobrze, ładnie przejął to rondo, ładnie wszedł. Wydaje mi się, że ziomek gra na kierownicy. Na klawiaturze, znaczy się. Nie na kierownicy. Co o tym myślicie? Ej, no i spoko. Moim zdaniem 9 na 10. Wydaje mi się, że gościu gra na klawiaturze, ale nie jestem pewny. W każdym razie, kurde, zajebiście. Łogień. Był łogień, 8,5 na 10. Moim zdaniem 9 na 10, bo nie było tak super czysto, nie? Ale tak. Trzeba, musicie brać też poprawkę na tą synchronizację tutaj w Fordzie Horizon, że czasami te samochody, tak jak wiecie, dziwnie skaczą na lewo czy prawo. Ale tak, no moim zdaniem 9 jak nic, ładnie. Raku pisze 8 na 10, Pączek 10 na 10, Olek 8,5 na 10. Tak wygląda, ale dał radę. No właśnie, jeśli faktycznie leciał na klawiaturze, no to dodatkowy szacun, nie? Stres podczas przejazdu rzędu jak na maturze. Tak, wiem coś o tym. Dobra, jestem ciekawy tego Jaguara. Simon, właśnie. Simon czasami pokazuje klasę, a czasami idzie mu trochę gorzej. Zobaczymy, co dzisiaj nam pokaże w swoim Jaguarku. Masz zieloną, może nie kartę, masz zielone światło, możesz ruszać. Na klawiaturze grasz, o kurde, to szacun. Jak na klawiaturze to przejechałeś, to naprawdę. Bardzo ciekawy jest ten Jaguarek, tak swoją drogą. Tutaj też jest dosyć potężny silnik montowany z przodu. Napęd na tył oczywiście, w standardzie. Dobra, uwaga. Nawrotka, ma tutaj przeszkodę. Wow, patrz, przesterował! Kurde! Ajajajajajajajaj. Pierwsza osoba, która chyba przesterowała, poza mną oczywiście. Patrz, ale wyrobił. Tutaj ma dodatkową przeszkodę i co się stanie? Patrz. Poszedł. Ładnie. No, tam było to przesterowanie, co prawda, nie? Ale. Nie wiem, co powiedzieć. 8? 8 na 10? Cholipka, no, zdarza się, nie przejmuj się. Zdarza się. 7,5 na 10, mówicie, tak? 7,5. Moim zdaniem, no, 8 na 10. Ze względu na to przesterowanie. Zaraz ja, kurde, pojadę, to sobie dam 1 na 10 chyba. Nie, tak ciężko powiedzieć. Piszecie, że 8 na 10, 9 na 10, 7, 9. Dajcie mu wysokie noty naprawdę, bo ładnie tam poleciał to rondo, naprawdę perfekcyjnie, podobało mi się. 8,5 na 10, bo się poprawił, tak. Dobra, kogo my tu mamy teraz? Michalsiu. Dobrze mówię? Michalsiu. Też bardzo fajna jest ta BMW do driftu. Mam ją jako driftowóz i naprawdę spoko auto. Dodatkowo tutaj mamy bodykit w Fordzie możliwy do zainstalowania.
I w środku babeczka, blondyneczka, czerwone okulareczki, proszę bardzo. Tak, ładnie wymijał, to trzeba powiedzieć. Simon ładnie tam poleciał, no. Dobra. Leci. Zrobił mały kąt, ale długo leciał. O kurde, muszę wyjść zaraz. Mam nadzieję, że on zdąży 20 sekund zrobić ten drift. Dawaj, dawaj, bo mi się mnie zaraz wywali z sesji. Dobra, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. I ostatni zakręt. Dawaj, ziomek, 4 sekundy. Pięknie, dycha. Ciekawa jest ta BMK. Poszedł. Dobra, pali kapora. Szalony. Okej. Jeszcze raz chcesz? Dobra, jeszcze raz. Okej. Okej. Poprawił się. I uwaga. To jest... Ja teraz trochę inaczej patrzę na to wejście tutaj. Jak sam spróbowałem, wiecie? Ładnie. Byłem sceptyczny na początku, jak ci ten pierwszy zakręt wyszedł. Ale teraz jak tak patrzę... Dawaj. Pięknie. Ej, no moim zdaniem 9 na 10. Naprawdę ładnie to wyszło. 9 na 10. Co o tym myślicie? BMW. Pięknie. Bardzo ładnie. Kubunio. Pięknie ci wyszło. I co? Macie jeszcze taką propozycję, żeby przejechały osoby, które zrobiły 10 na 10, tak? Czyli Silvia S13. Dobrze mówię? S13? Tak. S13 kontra Supra. Ozar kontra GT Broke. Na pewno? Wyjdźcie sobie tutaj kawałek do przodu. I będzie pojedynek zaraz. Czyli może najpierw pojedzie Silvia S13, a później Supra. Będzie ostateczny pojedynek. Pojedynek mistrzów dzisiejszego konkursu driftowego. Kurde, nie chcę pierwszy jechać. Dobra, Silvia pojedzie pierwsza. Silvia pierwsza, potem Supra. Zobaczymy. W ogóle co on ma za silnik? Tam jest chyba jakaś V8, wiecie? Okej, okay. I dawaj. Ale poszalał. Dawaj, jeszcze nie poddawaj się. Ładnie. Teraz nie oceniamy ile tam 10 na 10 czy tam coś, tylko po prostu mówimy kto pojechał lepiej, nie? Bo to jest taki ostateczny pojedynek, to oceny nie mają sensu. Po prostu mamy dwóch zawodników i kto lepiej poleci, ten wygrywa i koniec. Dobra. No powiem wam, że Silvia tam się rozwaliła przy nawrotce. Tam jest bardzo trudno, ale tutaj mamy dwóch konkretnych zawodników, więc tutaj jest zupełnie inny poziom. Poziom driftów, nie? Dobra, możesz startować, Ozar. Teraz czas na Suprę. Supra naprawdę bardzo ładnie poleciała wtedy. Zestresował się. No wcześniej kozacko nawet pojechał. Ale też tam przesterował, nie? Na rondzie. No i fakt, że tam przeszkadzali, nie? Może trochę go zestresowało. Ale dzięki temu miał 3 próby. Patrz. Ładnie.
No, tutaj zdecydowanie lepiej wszedł w to rondo. Zdecydowanie ładniej było. Zrobił też dodatkowe kółeczko. I opuszcza. I cyk. No nie, no tutaj nie ma co porównywać, nawet nie. Supra pojechała bezbłędnie. No i Supra. Bezbłędnie pojechała. Tutaj trzeba zrobić na koniec zdjęcie. Ładnie poleciał, bezbłędnie. Więc moim zdaniem dzisiaj Superka sobie wygrała. Ręce się trzęsą jak alkoholikowi. No, nie ma się co przejmować. Po prostu starajcie się dobrze bawić, nie? To nie jest, wiecie, nie gramy tu o milion złotych czy coś. Po prostu się bawimy i tyle.